Cześć, tu Norbert, a to jest kolejny odcinek Streetwear Week. Na początku zapraszam Was do odwiedzenia mojego Instagrama OneNorbi oraz Instagrama sprzedażowego, którego prowadzimy razem z Dominikiem, Pulse of the Street. Linki do obu macie w opisie, a teraz lecimy z odcinkiem. Bape oraz francuski klub PSG przedstawiły nową kolekcję ubrań. Pojawi się 13 produktów, w skład których wchodzi kurtka, bluzy, spodenki i koszulki. Premiera odbędzie się 1 grudnia na oficjalnej stronie PSG oraz na francuskiej stronie Bape'a. Ciekawą kolaborację przedstawiło również Nike z Maharishi. Cały czas aż do 29 listopada można zapisywać się na losowanie itemków z tej współpracy. To, co najbardziej zwraca tutaj uwagę, to służ modelu Air Force One High. Na czerwonej wersji tworzy go wyhaftowany smok, a na granatowej tygrys. Wygląda to świetnie, a cena tego modelu to 120 funtów. Dołączyć do losowania i przejrzeć inne itemki możecie na oficjalnej stronie Maharishi. W tym tygodniu na Supreme zobaczymy ponownie kolaborację z The North Face. Z ciekawszych itemków możemy wymienić kurtki w trzech kolorystykach, podróżne portfele czy naszyjnik z kompasem na szyję. Pojawi się również też lusterko, niekolaboracyjne, za 32 funty, więc będziecie się mieli w czym przeglądać, a drop standardowo w czwartek o 12. 1 grudnia odbędzie się premiera modelu Nike PG 2.5 w kolorystyce odzwierciedlającej PlayStation 1. Warto dodać, że w tym roku wyszedł już jeden model w motywie PlayStation oraz że logo na języku się świecą, co oczywiście można włączać i wyłączać według upodobań. Retail w USA wynosi $110, więc niedużo, a buty powinny się lada moment pojawić również na apce Sneakers w Polsce. Brytyjski sklep End zapowiedział współpracę z Vansem i 8 grudnia wyjdzie nowy skórzany model Old School oraz model Slip On. Kolorystyki obu modeli nazywają się Vertigo, a End postanowił zabawić się szachownicą i powstało coś takiego, co widzicie teraz na ekranie. Cena to odpowiednio 105,89 €, ale jeśli ktoś będzie chciał zamówić do Polski, to musi się liczyć z tym, że będzie musiał jeszcze dopłacić 15 € za wysyłkę. Balenciaga pokazała nową wersję ich mega popularnego modelu Triple S, który teraz posiada jedną warstwę podeszwy napełnioną powietrzem. Takie rozwiązanie jak mniej więcej Nike stosuje w modelach z dopiskiem R. Dzięki temu są oczywiście lżejsze i bardziej wygodne. Pokazano na razie 3 kolorystyki, a ich cena jest wyższa od poprzedniego modelu o około 500 zł. Nie wiadomo jeszcze, kiedy pojawią się w Polsce. OVO, czyli marka założona przez Drake'a, opublikowała ostatnio zdjęcia kolaboracji z Timberlandem. Przy tej współpracy widać model World Hiker oraz klasyczne szóstki. Te pierwsze nie wiadomo, kiedy pojawią się w sklepie, ale szóstki można już kupować na oficjalnej stronie OVO za 278 funtów, co w przeliczeniu daje około 1350 zł. Dostępne są w dwóch kolorystykach. Kilka dni temu, a dokładnie 25 listopada, Adidas we współpracy z vintage'owym sklepem Absolute Vintage wydał dwie kolorystyki modelu Young One. Obie były dostępne tylko w tym londyńskim stacjonarnym sklepie i obie kosztowały jedynie 28 funtów, czyli około 135 zł. Powstało tylko 200 par, czyli 100 na kolorystykę, a cały zysk ze sprzedaży został przekazany na organizację zajmującą się pomocą bezdomnym. Na amerykańskim eBayu jeden sklep wystawił 10 tysięcy par Easy 350 w kolorystyce Cream White, $11 poniżej retailu tamtego z USA, czyli za $209. Na moment przygotowywania tego odcinka sprzedało się już 3,5 tysiąca par, ale my oczywiście mieszkając w Polsce musimy to potraktować tylko jako ciekawostkę, ponieważ zamawiając do Polski musielibyśmy jeszcze opłacić drogą przesyłkę oraz opłaty celne. Wczoraj Travis Scott wstawił do swojego sklepu internetowego nowy merch z Astroworld Festival. Bluzy, t-shirty i akcesoria można było jednak zamawiać tylko przez 12 godzin i po tym czasie sprzedaż została zakończona, tak więc jeśli nie śledzicie tego na bieżąco, co się dzieje u Travisa, to mogliście przegapić ten drop. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na tym kanale, klikając w taki czerwony przycisk subskrybuj pod filmem, a w Streetwear Week widzimy się już za tydzień.